Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Kulinarne Zagadki. Znajdujemy się dzisiaj w restauracji Oberża Skarbek, a dokładnie w części oranżaryjnej. Gotować dla Państwa będzie Piotr Kasprowski, główny szef kuchni i szef kuchni tutejszej restauracji. Krzysztof Kuśmierek, witamy serdecznie. W związku z tym, że wrzesień w restauracjach Oberża będzie miesiącem pierogów, przygotujemy dla Państwa dzisiaj dwa rodzaje. Jedna to będą pierogi z polską gęsiną i wiśniami. Drugie to będą pierogi z kurkami i łososiem na sosie kinkowo-cebulowym. Do przygotowania pierwszej potrawy będzie nam potrzebna gęś sous vide, a tak dokładnie pierś gęsi sous vide. Metoda gotowania sous vide to jest niska temperatura długi czas, czyli 65 stopni, około 3 do 4 godzin. Wędzony parzony boczek, czosnek, cebula, dojrzewająca szynka, masło, oliwa z oliwek, oczywiście wiśnie, miód, żółtka do tego, żeby farsz do pierogów był taki aksamitny, tak, a do tego trzymał nam wszystko, że tak powiem, całą strukturę, tak? Żeby była zwarta i żeby się nie rozwalało. I od czego? No i oczywiście do tych pierogów przygotujemy niezwykłe ciasto pierogowe, a ciasto orkiszowe. Tego ciasta nie przygotujemy teraz. Ciasto przygotowaliśmy sobie wcześniej. Ja tylko powiem, jakie są składniki. A dlaczego? Po to, żeby dobrze zrobione ciasto pierogowe musi odleżeć około godziny. Około godziny czasu musi być dobrze wygniecione i poleżeć godzinę czasu po to, żeby było później dobre w przygotowaniu. I żeby nam się wytrącił gluten. Tak jest, bo to tylko o to chodzi. Do ciasta orkiszowego potrzebujemy pół kilograma mąki pszennej, 20 deko mąki orkiszowej, jedno żółtko, jedno całe jajko, pół łyżeczki soli i około szklanki dobrze ciepłej wody, dwie łyżeczki rozpuszczonego, sklarowanego masła. Tak, dobrze wyrabiamy około 15 minut, odkładamy w miseczce przykryte folią na około 1 godzinę. My to ciasto mamy gotowe, więc zaczynamy produkcję farszu. Drobno kroimy pierś z gęsi. Ja w tym czasie pokroję i przesmażę cebulę z boczkiem. Do smażenia, do podsmażenia składników użyję około łyżeczki masła. Tego tłuszczu nie będziemy dużo potrzebować, ponieważ wytopi nam się jeszcze z boczku. Składniki muszą być dość dobrze rozdrobnione, czyli dość drobną kosteczkę po to, żeby później farsz nie przeszkadzał nam w lepieniu pierogów. Zaczynamy od boczku. Krzysiu, powiedz, dlaczego do farszu z gęsi dodajemy boczek i szynkę? Ponieważ pierś z gęsi troszkę jest sucha, tak? Ze względu na to, dla wzmocnienia smaku i żeby uzyskać troszkę większą, żeby było więcej tłuszczu, damy przesmażony boczek i szynkę dojrzewającą, tak? Co nam wzbogaci. Całość podbijemy rozmarynem do uzyskania lepszej konsystencji i smaku farszu. Ja posiekaną gęś przekładam już do miski. Czekamy teraz tylko na szynkę z boczkiem. Składniki, cebulkę podsmażamy tak naprawdę około i całe składniki około 2 minut. Ona, cebulka ma nam tylko lekko zmięknąć. W międzyczasie świeży rozmaryn. Już siekam. Siekasz. Tak. Ja sobie trochę dodam do farszu. Dobra. Żeby się przesmażył z farszem. Do gęsi. Do farszu świeżo mielony pieprz. Odrobina soli. 4-5 żółtek. I to, co wcześniej mówiłem, czyli dojrzewająca szynka, bekon i cebula.
Jak widać, żółtka połączyły nam całość. Okay. Farsz mamy gotowy, czekamy na ciasto. I powoli będziemy lepić pierogi. Ciasto orkiszowe ma to do siebie, że jest lżejsze i bardziej odżywcze od takiego tradycyjnego ciasta z mąki pszennej. Poza tym myślę, że to dużo bardziej wzbogaci. Grubość idealną tak mamy. Tak. Wykrawamy ile, Krzysiu? Z 8. 6-8 pierogów, tak jest. Placków. Proszę bardzo. Jak widać, pierogi to nie tylko zadanie dla gospodyń domowych, ale także mężczyźni dobrze się w tym wykazują. Zlepiamy końcówki, tak żeby nasze pierogi miały bardziej oryginalny kształt. Krzysztof, bardzo proszę, wykaż się teraz ty. Powiedz mi, Krzysiu, a skąd pomysł wprowadzenia we wrześniu pierogów do restauracji? Czy mi się wydaje, że u nas w Polsce jest taka moda, że większość osób naprawdę lubi pierogi, a nie chce się większości ludzi robić też w domu, bo są troszkę, nie ukrywajmy, pracochłonne. A też mi się wydaje, fajną alternatywą jest to, jak robimy, nie są to typowo ruskie pierogi, tak, czy ze zwykłym mięskiem. Tylko tak wszystko też jest bardziej urozmaicone. Bardziej urozmaicone i chodzi nam chyba też o to, żeby pokazać bogactwo naszego regionu. Czyli tak, jeśli chodzi o promocję gęsiny, też to jest bardzo moda na ten gęsiny, produkt. Gęsiny, tak. I produktów, typowo regionalnych. Dobrych produktów, tak, z naszego regionu. W domu, jak już przyjdzie ci robić potrawy mączne, to masz jakieś preferowane? Ja bardzo lubię kluski śląskie ze szpinakiem. To mi bardzo fajne, przecież mam małe dziecko, daje bardzo fajną kolorystykę, jeśli chodzi o dzieci. Bo nie są to zwykłe, szare, przykładowo ciasto, tylko już jest zielonkawe. Dodatkowo wzbogaca, jeśli chodzi o smak, tu jeszcze o wartości odżywcze. Więc się wydaje, to jest bardzo też fajna alternatywa. Nie jest to zwykłe ciasto, tak przykładowo jak my dzisiaj robimy też orkiszowe, też jest bardzo wartościowe i zdrowe. Tak sobie, żeby troszkę coś dodać i urozmaicić sobie, to jest też bardzo fajna zabawa. Pierogi się gotują, ja bym chciał, żebyś zrobił porządek. Dobra. I zabierzemy się za przygotowanie okrasy do tych pierogów. Pierogi gotują się tak naprawdę od wrzątku około 2-3 minut. Ciasto jest dość cienkie, pierogi nie są duże, także już są gotowe. Ja je zostawię w garnku. Krzysiu, proszę bardzo. Przygotujemy okrasę, tak? Na patelni, na której wcześniej smażyłem bekon, rozpuszczam masło. Bardzo proszę, żebyś pokroił pora drobno. Do przygotowania okrasy będziemy potrzebować świeże wiśnie, miód, papryczki piri-piri, liście limetki świeże, no i białą część drobno posiekanego pora. Tak, dodajemy łyżkę miodu. Chwilę to ze sobą przesmażamy. Dodajemy liście limetki świeże, tak żeby jak najlepiej wydobyć z nich smak. Krzysiu, bardzo proszę Cię, wydrąż mi 5-6 wiśni. Teraz dodajemy i kandyzujemy pora. Por potrzebuje tak naprawdę około, żeby zmięknąć, około 15-20 sekund. Teraz dla wzbogacenia smaku i podkreśleniu, że tak powiem, świeżości sosu, dodajemy gin. Czekamy, aż odparuje alkohol. Tak. Świeżo mielony pieprz, jedna papryczka piri-piri, chyba że są Państwo zwolennikami bardzo ostrej kuchni, to 2-3. Pamiętamy, że po skruszeniu papryczki nie dotykamy się w żadne miejsce na ciele. Dlaczego, Krzysiu?
ponieważ będzie nas bardzo piekło, tak niestety. Jest. Ja przecież może warto powiedzieć, że jeśli jest, teraz jest sezon akurat nie na wiśnie, to możemy użyć świeżych, tak? Ale jeśli nie ma, jest to zima, to możemy bezpośrednio użyć mrożonych, tak? Też nam sos taki samej smakowo wyjdzie. Tak jest, bądź możemy też użyć wiśni suszonych bądź z likieru. Tak, to wtedy trzeba je namoczyć w czerwonym winie, tak? To nam też doda jakby, troszkę nam wzbogaci smak. Okej, okrasę mamy gotową, nakładamy pierogi. Damy 6 sztuk jak na porcję, to jest idealna ilość. Proszę uprzejmie. Albo jeszcze jednego. Wyłuszczy się wszystkie. Tak? Tak, dobrze. Oczywiście. Proszę Cię bardzo. Całość okraszamy naszym limetkowo-wiśniowym sosem. Oczywiście odpowiednio pikantnym. Liście możemy użyć w formie dekoracji. Chociaż jak zjemy, to się też nam nic nie stanie. Dam też odrobinę rozmarynu też jako dekorację. Okej. Dobra. Danie jest gotowe. Danie jest gotowe. Słuszna porcja. Naprawdę naszego regionalnego wyrobu, czyli pierogów z gęsiną, z polską gęsiną i z kandyzowanym porem, z wiśniami, do tego wielokwiatowy miód przemkowski. Danie typowo nasze regionalne, serdecznie na nie zapraszamy do restauracji. Zapraszamy serdecznie. Kolejną potrawą, jaką przygotujemy dla Państwa, będą pierogi z kurkami, boczniakami, marynowanym łososiem, coś ala takiego jak gravlaks. To wszystko podamy w cieście szpinakowym, w towarzystwie sera, z błękitnego sera, z imbirem i szałwią. Ciasto, tak jak i poprzednie, przygotowaliśmy szybciej. Ciasto szpinakowe przygotowuje się z pszennej mąki, około 0,5 kg, 100 g zblendowanego szpinaku, wysuszonego na patelni, czyli przesmażonego tak, żeby szpinak nabrał koloru, odparował, nabrał koloru i smaku. Do tego 2 jajka i ciepła woda. Tak, całość wygniatamy około 15 minut, odkładamy tak jak poprzednie ciasto orkiszowe na około godzinę pod przykryciem do chłodnego miejsca. Tak, my takie ciasto przygotowaliśmy sobie szybciej. W tej chwili przygotujemy dla Państwa farsz. Do przygotowania farszu kurki i boczniaki. Boczniaki, nasz produkt regionalny, bardzo duża hodowla znajduje się pod Legnicą i są naprawdę bardzo wysokiej jakości. Kurki do kupienia, a najlepiej samemu zebrać w lesie. Krzysiu, bardzo proszę Cię o to, żebyś... Ja sobie zacznę od łososia. Wyfiletował tak i zamarynował łososia, bo ten łosoś w wersji oryginalnej powinien marynować się gdzieś około 24 godzin. My to przyspieszymy, tak żeby można było pierogi przygotować teraz. Ściągamy, w pierwszej kolejności ściągamy skórę. Ja mam tutaj fileta, więc wiem, że nie ma ości, więc nie muszę ich wyciągać. Skórę ściągnęliśmy w pierwszej kolejności. Łososia tniemy w paski. Następnie będziemy go kroić w drobną kostkę, tak samo jak robiliśmy z gęsią. Do marynowania łososia, jak będziemy mieli pokrojonego, użyjemy koper, sok z cytryny i sól z pieprzem. Natomiast ja kroję szarlotki w drobną kostkę, przesmażę je na maśle, gdzieś około łyżki,
i oliwie z oliwek. Oliwę z oliwek dodam dlatego, żeby podnieść temperaturę smażenia tłuszczu, spalania tłuszczu. Na 30, mieliśmy tutaj 30 deko łososia. Zużywamy połówkę soku z cytryny. Koper. I sól z pieprzem. Grzyby kroimy, rozdrabniamy, tak żeby później dobrze nam się robiło z nich pierogi. W międzyczasie zadam Państwu kolejną kulinarną zagadkę. Jaką łacińską nazwę noszą nasze polskie kurki? Na odpowiedzi jak zwykle czekamy na adres mailowy, który znajduje się na dole ekranu. Nagrodą oczywiście zaproszenie na pyszne pierogi do restauracji Oberwa. Ja wezmę, zacznę już robić ciasto. I do boczniaków. Odrobina soli, pieprz świeżo mielony. Ciasto mamy gotowe. Wycinamy krążki, tak wcześniej robiliśmy. Tak jest. Grzyby wzbogacamy świeżo krojonym tymiankiem. Szklijmy wszystko tak około 2-3 minut. Ok, grzyby są gotowe do łososia. Całość mieszamy. Ja nastawię z powrotem wodę. Przyznam się, że to ta sama, która była przy poprzednich pierogach. Farsz jest gotowy. Ja przygotuję tradycyjną wersję pierogów. Dobrze, a ja wezmę, przygotuję, jakbyś chciał inny kształt mieć, tak? Alternatywę dla taki, osób, które... Taki, jak będziemy dostawać naszej restauracji. Dokładnie. Powiedz mi, dlaczego szpinak w cieście? Czy dla mnie powinien być, przynajmniej ze względu na kolor. Mamy naprawdę bardzo ładny, zielony kolor. Tym bardziej, że jeszcze jak ugotujemy, to jeszcze podkreślimy barwę ciasta. Ze względu też na wartości odżywcze, na pewno jest bardziej bogatsze niż naturalne ciasto zwykłe, z samej mąki pszennej. Możemy też robić wersję, bardzo polecam, z natką pietruszki, albo wersję ciasta ziołowego. Przykładowo z bazylią, natką pietruszki. Też by świetnie pasowało do łososia. Ja myślę, że po 4 sztuki, Krzysiu, nie więcej. Wkładamy tak samo farsz jak do pierogów okrągłych, tylko że będziemy inną wersję zwijania mieli. Też bardzo prosta, naprawdę nie trzeba się przerażać. Zawijamy ciasto, tak samo dotykamy, łączymy boki. Tutaj dla kształtu użyjemy widelca, tak, żeby nadać odpowiedni kształt i złączenia rantów, tak, i nadanie kształtu użyjemy widelca. Przygotujemy talerz, pierogi odstawimy, przygotujemy sos do naszych pierogów. Do sosu będzie nam potrzebny błękitny ser, jest to Dor Blue albo Rockpol, marynowany różowy imbir, szałwia, śmietanka, masło, białe wino. Pierogi prawie są gotowe, one dojdą nam w wodzie w ciągu minuty. Ja w tym czasie przygotuję sos. Na patelnię świeżo pokrojony różowy imbir. Krzysiu, mógłbym poprosić, żebyś mi dwie łyżki sera rozdrobnił. Oczywiście wcześniej łyżka niecała masła. Masło przysmażamy na złoty kolor. Dodajemy imbir, podlewamy wszystko białym winem.
Krzysiu, bardzo Cię proszę, podaj mi czarny pieprz. Proszę bardzo. Dziękuję. Odrobina. Ser. Szałwia. Tutaj mamy wersję liofilizowaną, może być wersja świeża, zielona. Na koniec śmietanka. Może powiem, na co trzeba uważać podczas robienia tego sosu. Na pewno nie dodajemy soli, ponieważ ten ser już zawiera dużą ilość soli, tak? Więc nie będziemy na pewno doprawiali solą, bądź to wystarczająca ilość. Tak jest. Chwilę to ze sobą redukujemy. Ser wcale nie musi nam się rozpuścić do końca. Chodzi o to tylko, żeby sos zgęstniał. Ja wyciągnę pierogi w tym czasie. Tak jest. Idealnie. No i co? Nakładamy. Dokładnie. Po lewej stronie ułożę trzy swoje, po prawej trzy twoje. Dla porównania. Proszę bardzo. Ok, a ja już daję okrasę. Na całość w cerach dekoracyjnych świeży imbir. Krzysiu, parę kawałków sera, jakbyś. Proszę cię bardzo. Świeża mięta. Która nada aromatu jeszcze naszej potrawie i całość jest gotowa.